Ahojte, tu je Zná Kolešák a vítam vás u ďalšej epizódky zo Zaklinača 3 divoky na datadisku o vine a krvi. Odporúčam, vredo odporúčam pozrieť minulú epizódku, lebo toto len tak nevysvetlím, čo sa tu deje, to proste není v ľudských silách a my sa ideme pripraviť na boj, no Regis to tam zatiaľ drží, prvá vlna už je tam, vyšupieri si tu vyrovnávajú účty a my tu samozrejme sa do toho musíme miešať, takže poradne sa nabústiť. Očkám ešte, kým zmizne toxicita, pretože potrebujem hlavne čiernu krv proti upírákovi. Určite si dáme kvena a poďme na to. Regis Detlafa zabiť nedokázal, napriek tomu, že mohol. A podľa mňa ani Detlaf by nedokázal Revisa, takže o toto sa bať nemusíme. Lenže ide o to, že keďže ho nezabil, tak on ide teraz zabiť nás a nás by podľa mňa zabiť dokázal a veru, že aj chce. Takže... No dobre, musím zvyknúť na to, aké má on útoky a podľa toho sa prispôsobiť, zatiaľ iba uhýbam, snažím sa naučiť jeho movement a uvidíme, občas dáva takéto, ale inak ten boss fight je to niečo na štýl Dark Souls, takže to bude mať niekoľko fáz a po každej sa bude chovať inak a my musíme len sa naučiť na to správne. A teraz bol silný útok, keď si ho nabijete bazúre, potom je tam taký červený záblesk, tak dáva silný útok teraz, s ktorým nechcete, aby vás hitol, verte. Ty vole, čo za aliena sa z neho stalo? OK, oči na 4 sa nebesiach. Ja sa tomu musím nejako správne vyhnúť, ale neviem si to načasovať tých netopierov. A hlavne sa musíme healovať, na to nesmiem sa bolať. Počkaj, dám mu šancu, dám si kvena. A ja si musím načasovať tie útoky. Teraz pôjdu netopiere. Okej, bude ticho, teraz. Jo, super, prišlo mi to. Vyhnul sa, môžeme utočiť, nie, ešte nemôžeme utočiť. Teraz asi keď sa nabíja, že? No, aspoň hit som mu dal. Pôjdu netopiere. Ne, ešte nie. Ven. Teraz. Bude ticho a poď. No, nechcel som. Okej. Jedna, druhá, úskok. Teraz po mne bude útočiť nalietávať, áno. Paráda. Jako na to, že hráme na pochod smrti, zatiaľ sa držíme. Poď. Jo, vyhol som sa tomu, super. Pôjde nálet. Poď po ňom, teraz môžeš kraut. Jedna, druhá, no iba jedna. To ako takýmto tempom to bude celkom dlho trvať, uznávam. Ešte dáva nálety. Jedna, druhá, tretia, aspoň 3 hity, super. Nejaké krvácanie by mu to chcelo dať. Poď. Paráda, vyhol som sa tomu. Teraz zase niekde musí pristáť a nabiť sa, akoby. Ešte ho to na zemne laká. Ja nemôžem skočiť do týchto čiernych, čo tu on naklade, lebo... No, ani som ho hitom nestihol. A ďalšia, ty vole. Ok, toto som si postal. 3, 2, 1, teraz. Paráda. No, teraz mám šancu. 1, 2, 3, 4, úskok. Nie, do toho to neskoč, Geralt! To sú také lepidlá, ktoré vás na chvíľu za znihy mňa. 3, 2, 1, teraz. Paráda.
čo, ideš na zem? Jedna, druhá, tretia... A? Meníme boss fight. Tuším, si prišiel o kredielka. Mal som sebe tu čiernu krvu ešte, že hej? Čo to, sakra, oni žijúce srdce? Ale potrebujem drevený kolík. My musíme hitnúť toto, že? Tlap je tu na. A my práve musíme zničiť to srdce a nie toho bojovníka. Poď. Jo, máme. Ráda. Teraz tu. Tí bojovníci budú chodiť stále, my musíme zničiť tieto. Máme ďalšie? Dal som to? Jo, životy idú dole. Ak zabijem tohto, tak prídu ďalší, čiže ono je to zbytočné, ale občas je dobré ho aspoň vnehybniť. Poď. Aspoň jeden silný úder som tomu dal. Paráda. Poď. Čekaj do toho grálka. Čekaj. To by sme mali. Tak, a Detlafe, týmto končíš. Kraute, zabudol si na to, že upíry sa vedia regenerovať? Ja vlastne vyššieho upíra vie zabiť iba iný vyšší upír, takže potrebujem Regisa, dúfam, že je ešte bojaschopný. No tentokrát už to Regis dokázal a Detlafa definitívne zabil. Ale bohužiaľ, odteraz bude neustále lovený všetkými upírmi na planete. Pretože zabil jednoho od nich. No, takú vysokú obeť podstúpil. Otázne je, či za to tá obeť teraz stála. No, no, Geralt. Do twarzy ci w tym wdzianku. Daj spokój. Wyglądam jak pajac. Kaftan jest uszyty według prawideł sztuki szwalniczej. Z najlepszych dostępnych materiałów. Ale żeby to docenić, potrzeba odrobiny ogłady. Nawet najdoskonalsza szata może pokryć tylko niedostatki urody, ale nie braki w wychowaniu.
Zasadniczo nie mam w zwyczaju dyskutować o gustach. Ani to ciekawe, ani produktywne. Obecny tutaj Wiedźmin organicznie nie cierpi formalnych okazji, a taka właśnie niebawem go czeka, co jest dla niego źródłem nieustannej zgryzoty. Nie bierzcie, mistrzu, do siebie jego zachowania. Jest drażliwy, bo zżera go trema. Trapi się, że nie będzie umiał godnie zachować się w obliczu książęcego majestatu. Ha, nie dziwię się. Tak czy inaczej, order Vitis Vinifera, najwyższe odznaczenie tu są, wymaga odpowiedniej oprawy. A nie można oczekiwać, że księżna udekoruje nim utytłany pancerz. W pałacu przywiązuje się ogromną wagę do formy. Tradycja, etykieta. Tradycja, nakazująca doceniać w pierwszej kolejności pozory. Wielkopański blichtr i źle ulokowana hojność. O, ten filozoficzny ton to pewnie dlatego, że tobie nie zasponsorowano nowego ubrania, co? Bynajmniej. W taki ton wpadam zawsze, kiedy myślę. A zdarza mi się to, wyobraź sobie, całkiem często. Poza tym nowy strój wcale mi nie jest potrzebny, bo na uroczystość się nie wybieram. A to dlaczego? Bo w przeciwieństwie do ciebie nie muszę. Zacznę pakować moje rzeczy. Rozumiem, że dołączysz do mnie. Bogatszy o order i nowe doświadczenie. Jasne. Wiesz, sporo się ostatnio nasłuchałem o hojności i innych cnotach. Mnie to też nie daje spokoju. Ostatnia z cnót, współczucie, to jedyny element układanki, który się nie zgadza. Chcesz mi powiedzieć, że nagle uwierzyłeś w teorię pięciu cnót? Po tym wszystkim, co odkryliśmy? To nie jest kwestia wiary, guseł czy innych podań ludowych. Tu chodzi o czystą logikę. Syjana miała wszystko zaplanowane z góry. Gdybyśmy jej nie powstrzymali, z pewnością padłaby i piąta ofiara, którą gawieć skojarzyłaby z brakiem współczucia. Ale to już nie ma znaczenia. Wypytałem posłańca, kiedy mi wręczał zaproszenie na ceremonię. Syjana trafiła do pałacu i siedzi w odosobnieniu. Pod naciskiem dworzan księżna zamknęła ją w wieży. Nie chcesz się przekonać, kto jeszcze jej wadził? Przed uroczystością zdążylibyśmy porozmawiać z tym urwisem Pucybutem. To on dostarczał Detlafowi listy z nazwiskami. Może coś przeoczyliśmy? Nie przypominam sobie, żeby Pucybut cokolwiek o tym wspominał. Skąd wiesz, że to on dostarczał listy? Kiedy ty pławiłeś się w chwale i mierzyłeś nowe ciuszki, ja przeprowadziłem swoje śledztwo. Powinieneś być ze mnie bardzo zadowolony. Zacząłem od przygotowania sporego zapasu mikstury do polerowania dla naszego młodego przedsiębiorcy. Zauważyłem, że w społecznościach uliczników zasada wzajemności jest nadrzędna wobec wszystkich innych reguł i żaden dobry uczynek nie pozostaje niewynagrodzony. Oczywiście to samo tyczy się uczynków złych i szkodliwych. Jaki to ma związek z listami? Kiedy Pucybut zgłosił się do mnie po beczułkę, zasugerował, że coś wie. Po prostu, gdy z nim rozmawialiśmy, nie zadaliśmy odpowiednich pytań. Wystarczyło go lekko pociągnąć za język, ale w odpowiednią stronę. W końcu przyznał mi się, że to on dostarczał Detlafowi listy. Wiedział, że to dla mnie cenna informacja. Odwdzięczył się, jak umiał. Właściwie czemu nie? Możemy iść razem, o ile to już skończone. Z mojej strony tak. Teraz wszystko zależy od tego, czy będziesz w stanie godnie zaprezentować moje dzieło na uroczystości. I czy go przedtem nie zniszczysz, szwendając się po podejrzanych miejscach? Będę uważał. Ajaj, Pucybut. Oczywiście ten mały zasran nie podal wszystko, co u niego boli. A keby się powie, že tie mená obeti Detlafovi doručuje on,
Dalo by sa niečo možno predísť, ale hej. Stále nám chýba piatá obeť. Môžeme zistiť ešte, kto to je, kým nie je deň skoro. Ó, pán s miečami! Vítam, vítam! To co, pucovanko? Brudné buty uvlačajú po vádze profesii. Zapraszam! Chceme o coś zapytať. Znovu? O, proszę bardzo, ja popieram wolność słowa i wszelką informacją chętnie się podzielę. Ale czemu by nie wyczyścić bucików przy okazji? Może i rzeczywiście przydałoby się pastowanie. W takim razie ja również skorzystam. Mój znajomy mawiał, że buty powinny być zawsze tak czyste, jak dusza tego, kto je nosi. Buty są zwierciadłem duszy! To doskonałe hasło! Jak idą interesy? A dobrze, nie narzekam. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby niektórzy, oprócz pogaduszek, korzystali także z moich usług. Te listy, które dostarczałeś mężczyźnie w surducie, pamiętasz? No pewnie, przecież ja młody jestem, na pamięć nie narzekam, ale... Jeśli zamierzałeś powiedzieć, że ta informacja mnie będzie kosztować, to nic z tego. Skąd te listy brały się u ciebie? Żebracy przynosili. Dlaczego nie powiedziałeś nam tego, kiedy poprzednio rozmawialiśmy? Przecież o żebraków nie pytaliście. Ci żebracy, wiesz coś o nich? Ilu ich było? No, czterech. Każdy przyniósł jeden list. Tylko czterech? Piątego na pewno nie dostałeś? No, przecież umiem liczyć. Wiesz coś jeszcze? Coś łączyło tych żebraków? A co może ich łączyć? Przecież każdy jest inny. Niektórzy mają buty nie do pary, ani wcale nie mają butów. A wiem już, co ich łączy. Wszyscy nie mają domów. Mały, bo stracę cierpliwość. Wytęż pamięć. Skąd ci żebracy mieli listy? Kto im je dawał? A skąd ja mogę to wiedzieć? Nie wiem, przychodzili, dawali mi list i odchodzili. O nic się nie pytałem. Geralt, pozwól, że ja zadam pytanie. Posłuchaj, chłopcze. Chętnie przygotuję dla ciebie dodatkową beczułkę tego środka do polerowania. Ale skup się i odpowiedz najlepiej, jak umiesz. Wiesz, gdzie ich znaleźć? No jak to gdzie? Pewnie w przytułku. Gdzie to jest? No, to przecież każdy wie. Tu niedaleko, tymi schodkami, a potem w prawo. Dzięki. Masz tutaj za fatygę. Musimy się rozejrzeć za tym przytułkiem. Nepovinné, buď si môžeme ísť pohovoriť s Damianom, alebo ako nepovinný quest tu máme, najdi útulek. Máš sa stôl vynošiť s tým šitulkem, jasné? To porządná okolica, nechceme tu bruda. A ty čego tu chceš? Porozmawiať. Rozmawiať to się tutaj nie da. My już żeśmy próbowali, ale nic nie dociera, teraz będziemy inaczej tłumaczyć. Panowie, spokojnie. Albo sam się wyniesiesz z tymi zawszonymi żebrakami, albo ci pomożemy. Skończyła się cierpliwość! Nie będzie tu żadnego śmierdzącego przytułku! Wynocha stąd! Tu porządni ludzie mieszkają. No dobrze. Rozumiem, że przeszkadza wam przytułek. Tylko nie rozumiem czemu. No patrz na tego, Ballard. Następny obrońca biedoty się znalazł. Przeszkadza! Tu obok nasze baby i dzieciaki mieszkają. A koło takich dziadów przyzwoici ludzie boją się nawet przejść. Ci porządni ludzie, o których mówisz, to niby wy? A co? Masz jakieś wątpliwości? Szczerze powiedziawszy, mam. Słyszałeś, Artois? On nas, kurwa, w biały dzień obraża! Przejdźmy na stronę, dobry człowieku. Mój przyjaciel poradzi sobie z niesprzyjającymi okolicznościami.
To by bola celkom hamba, kebyže mi nakopu prdol tak ako u toho bot čističa. Že gral té, preto by sme sa mali kryť. Jo, funguje to, ale nešlo to na začiatku hneď. OK. Vykryť. Vykryť, tak nie. Ale môžem používať elixíry, tak to je aspoň super. Už je to nejaký ten piatok, čo sme robili pesné súboje tu na v Tucsonu, no, teda v Buckleru. Takže už som trošičku vyšiel z odcviku. Ale hej, boli tu hodne kreatívne. Jedna žena. Jeden už aj neviem, čo tam bolo. Ja aj ten alkoholik. Dobrá. Zrozumiałem, aluzję. Chłopaki, spadamy stąd. Dziękuję serdecznie za pomoc. Próbowałem z nimi negocjować, ale obawiam się, że gdyby nie wy, pobiliby mnie. Jestem niezmiernie zobowiązany. Czego od ciebie chcieli? To sąsiedzi. Chcą, żebym przeniósł przytułek w inne miejsce. Nie podoba im się, że pomagam żebrakom. Ja bym się nawet mógł przenieść, ale nie mam dokąd. Przychodzisz z jakąś sprawą do mnie, tak? Co mogę dla ciebie zrobić? Co to jest za miejsce? To dom żebraków? Można tak powiedzieć. Przychodzą tu, żeby odpocząć i zjeść coś ciepłego. Czemu im pomagasz? Bo tego potrzebują. Przyszliśmy po informację. Poszukujemy człowieka, który miał się skontaktować z Pucybutem z Rue de Garle. Z Pucybutem? Znam go. Miły chłopak. Wiesz, kto z twoich podopiecznych miał się z nim spotkać w najbliższych dniach? Przykro mi, nie mam takiej wiedzy. Ale możecie tutaj zaczekać. Niedługo wszyscy zaczną się schodzić na posiłek. Sami z nimi porozmawiacie. Jesteś pewny, że zbiorą się tu wszyscy żebracy? Prawda jest taka, że rzadko kiedy mogą znaleźć posiłek gdzie indziej. Więc przeważnie przychodzą do mnie wszyscy z tej okolicy. Dzięki. Zaczekamy tutaj. To miło z twojej strony. Moi drodzy, zanim podam zupę, ci dwaj dżentelmeni chcą wam zadać pytanie. Skupcie się proszę i odpowiadajcie z sensem. Jeśli będziecie kręcić, posiłek się odwlecze. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Wiem, że czterej z was w ostatnim czasie dostarczyli do Pucybuta zapieczętowane listy. Wiecie, o co chodzi? Jeśli tak, to powiedzcie. Romain, ty coś wiesz? A co ja tam się będę wyrywał? Było mówione, żeby nikomu nie opowiadać o listach. Ale mnie możesz powiedzieć. Miałeś list i oddałeś go, tak? Bardzo dobrze, Romain. Dziękuję. Kto jeszcze? Ja też miałem. Oddałem go Pucybutu. I młody miał swój, ale go tu nie ma, to nie przyświadczy. Młodego znaczy. A ja jeszcze mam list. Mam go oddać dopiero we dwa dni po świętym Barnabie. Potrzebuję tego listu. To bardzo ważne. Tobie już na nic się nie przyda. Ale ja go muszę oddać do rąk własnych i nikomu nie pokazywać. Tak powiedziała ta pani. Groźna była. Lepiej współpracować z osobami, które są prawe i uczciwe. Ci ludzie bardzo pomogli nie tylko mnie, ale i wam wszystkim. Jeżeli jakaś osoba ci groziła, to nie jesteś moralnie zobowiązany, żeby dotrzymać obietnicy. Dobra, to masz w takim razie. I tak nie chciał mi się łazić do Pucybuta. Tam zawsze tyle błota. Zaraza. I co? Faktycznie piąte nazwisko?
Sam zobacz. No, no. Powiem ci, że nawet ja się tego nie spodziewałem. Tym razem zajmiesz się księżną. No, wygląda na to, że nie doceniliśmy Syjany. To znaczy, że Detlaf miał dosłownie wyrwać jej serce. Ale najpierw skręcisz jej kark. Zastanawiające. Teraz twoja układanka jest kompletna? Ta sprawa właśnie przestała być ciekawą łamigłówką. Zrobiła się niezwykle poważna. Mamy dowód, że w Toussaint planowano zamach stanu. To ona miała być ostatnim celem Detlafa. Syjana planowała to od początku. Z pewnością. To logiczne, Geralt. Najpierw 4 pozornie przypadkowe trupy. Akurat tyle, żeby ludzie uwierzyli w istnienie mściwej bestii. Syjana dokonała zemsty, nie ściągając na siebie podejrzeń. A ostatnią ofiarą miała być księżna. Gdyby udało się jej doprowadzić plan do końca, nikt nie kwestionowałby teorii, że Anna Henrietta padła ofiarą własnych postępków. Przecież całe Beauclair wiedziało, że Syjana została usunięta z dworu. Łatwo powiązaliby Annę Henriettę z brakiem współczucia. Ale dlaczego Syjana miałaby mordować siostrę? Z pragnienia władzy? Z zawiści? Z wrodzonej skłonności do łotrostwa? Wszystkie te powody do niej pasują. I nie wykluczają siebie nawzajem. Zresztą, jeśli cię to ciekawi, możesz sam ją zapytać. Sądzisz, że to dobry pomysł? W końcu to my zniweczyliśmy jej misterny plan. Myślisz, że będzie chciała... Z tobą rozmawiać. A cóż ci szkodzi się przekonać? Wszak według niektórych filozofów Empiria to jedyne źródło wiedzy. Mówiłeś, że księżna trzyma Syjanę pod kluczem. Dworzanie nalegali na znacznie ostrzejszą karę. Myślę, że Anna Henrietta chciała w równym stopniu bronić siostrę przed samosądem, co swoich poddanych przed przestępczynią. W każdym razie siedzi w zamkniętym skrzydle pałacu. Oczekuje na oficjalny proces. Będę musiał jakoś ominąć strażników, żeby się do niej dostać. Idziesz ze mną? Skądże? Zaczekam na ciebie na Mer Lachaise. Po tym, co wyprawiał Detlaf i jego pomocnicy, wolę się nie pokazywać w pałacu. Poza tym nad towarzystwo książęcej arcysiostry przedkładam prostotę wywaru z Mandragory. Czyli mówiąc wprost, idziesz się upić w samotności, bo nienawidzisz Syjany. Nie lubię takich kategorycznych stwierdzeń, ale przyznaję, nie ręczyłbym za siebie w jej obecności. Okrutnie obeszła się z Detlafem i doprowadziła do jego śmierci. A teraz jeszcze to? Nie, Geralt. Będę czekał na cmentarzu. Stále sa to týka nepovinných questov. Promluv si se Syjanou. Alebo... Jak sa volala? Niečo na... Renave? Niečo také, ja neviem. Každopádne zistili sme, že piatá obeť mala byť kňažná samotná Anna Henrietta. Alebo ako jej hovoria Anarieta. A ju práve mal Detlaf zabiť kvôli piatej rytierskej cnosti, ktorú ona údajne nemá, a to je súcit. A pravdepodobne jej Anna Henrietta, teda Syjana, vyčíta to, že nespravila nič ako v dobe, kedy boli obe deti a Syjana bola vlastne vykázaná z paláca. No Anna Henrietta s tým nespravila nič, alebo nemohla, alebo proste nedovolila, aby Syjanu vyhnali. Alebo v tom bude niečo viac. Uvidíme. Každopádne mali by to byť nejakí strážnici, tak uvidíme, či nás pustia. Stať! Z drogi!
Muszę się pilnie zobaczyć z Sianą. W jakiej sprawie? Muszę ją przesłuchać. Wypłynęły nowe fakty, które wymagają wyjaśnienia. Prawdopodobnie planowała zamach stanu. A, no to dobra. Wyście są ten wiedźmin, co sprawy rozwiązali. A to jesteście upoważnieni. Ale macie tylko parę minut. Będę się streszczał. To tu już straży iba jeden strażnik? Tylko ważnie? No, ale za to. Wiedźmin będzie rozmawiał z osadzoną. Zróbcie sobie chwilę przerwy. Byleby to nie za długa chwila była, bo to nieobyczajnie. Witaj, Siano. Najwyższa pora, żebyśmy poważnie porozmawiali. Nie mam ci nic do powiedzenia. To przez ciebie tutaj siedzę. Skoro już siedzisz, to co ci szkodzi pogadać? No chyba, że masz coś lepszego do roboty. Streszczaj się. Czego chcesz? Tak, całkiem tu przytulnie w tej twojej celi. To już drugi raz trafiły ci się porządne warunki. Zawsze spadasz na cztery łapy. Nie powiedziałabym. Nie mam tu żadnej prywatności. Ale jest czysto, bo posprzątałam. Słyszałem, że sprzątanie relaksuje. Nie, to niewdzięczne zajęcie. Ale lubię po prostu doprowadzać wszystko do końca. Kiedy wyjeżdżałam z Nazairu, też zostawiłam pościelone łóżko. Chociaż wiedziałam, że tam nie wrócę. Nie lubię niedokończonych spraw, bałaganu i niedomkniętych wątków. Niezłomna konsekwencja. To w sumie godne podziwu. Od dziecka byłam za to chwalona. I właściwie tylko za to. Siana, zdobyłem dowód na to, że zamierzałaś zgładzić swoją siostrę. Anna Henrietta od samego początku była głównym celem Detlafa, czyli twoim. Brawo! Gratuluję przenikliwości. Ale to nie twój interes, co planowałam. Mylisz się. To jest mój interes. Dlaczego ty się musisz do wszystkiego mieszać? Wynajęto cię, żebyś zabił bestię. Bestia nie żyje. Więc idź sobie po medal i daj mi spokój. Po prostu lubię wiedzieć, co się wokół mnie dzieje. Nie znoszę niejasnych sytuacji. Przyszedłeś się wypytywać o to, co mną kieruje? Jeśli chcesz mi powiedzieć o swoich powodach, to chętnie posłucham. Przecież wiem, że mścisz się na tych, którzy wypędzili cię z pałacu. Chodziło o klątwę Czarnego Słońca, tak? Tak to sobie nazwali. Twierdzili, że jestem niebezpieczna, że jestem mutantką. Ci rycerze, Crespi, Dilak, Delacroix i Peyrac Peyran, dostali misję wywiezienia mnie poza granice księstwa. Wykonywali rozkazy. Tak, wykonywali je bardzo gorliwie. Zwłaszcza kiedy spróbowałam uciec. Crespi pobił mnie na hajem do nieprzytomności. Inni stali i patrzyli. Peyran nigdy nie przepuścił okazji, żeby wyładować na mnie swoje frustracje. Dilak i Delacroix lżyli mnie i wyzywali. Obiecałam sobie wtedy, że im nie odpuszczę, że ich wszystkich znajdę. Przyznaję, lekko nie miałaś, ale to wszystkiego nie usprawiedliwia. Nie spodziewałam się, że mnie zrozumiesz. Nie potrzebuję współczucia ani od ciebie, ani od nikogo. Niczego nie żałuję. Gdybym mogła cofnąć czas, nie zmieniłabym żadnej decyzji. Oni wszyscy zasłużyli na karę. Moja siostra też. Dosyć już będzie. Widzenie skończone. I całe szczęście. Thank you.
Pan de la Tour sobie życzy cię widzieć. Pójdziemy od razu? Muszę jeszcze coś załatwić. Potem sam go znajdę. Daję! To je tu skvělá věc za tom zaklínačovi, že vám dost často dávají v cutscenách alebo takto v průběhu misie možnost, že se vás opýtají, ideme tam hneď a Geralt může odpovedať, že nie, ešte musím niečo vybaviť alebo niečo také. To je vlastně ideálne pre let's playerov ako som ja, že prostě si to môžete medzi tým takto pekne cutnúť epizodky a ísť tam vlastně v ďalšej, čož aj urobíme. Každopádne piatá obeť mala byť, alebo teda stále má byť Anna Henrietta. Uvidíme, ako celé dopadne. Stále robíme jeden ending, ešte nás čakajú ďalšie dve alternatívy. Jo, ako ja túto hru milujem. Každopádne vidíme sa na budúce. Zatiaľ, ahoj.